Najważniejsze jest, kto w to miejsce trafia. Często tymi, którzy tutaj przychodzą, są dzieci z różnymi problemami w zakresie edukacji, również innych wyzwań, które ich dotyczą, z rodzicami pełnymi troski o te dzieci. Również jest to ośrodek, który zajmuje się wsparciem dla samych nauczycieli, którzy kształcą nasze dzieci, więc jest to inwestycja mierzona na człowieka, na potrzeby naszych mieszkańców, więc najważniejsza, bo najbardziej nam zależy na mieszkańcach, na ich przyszłości, a szczególnie na tych najmłodszych, więc to są dobrze wydane pieniądze, potrzebne w edukację, w oświatę. Przy okazji również sporo dostosowań związanych z obsługą osób z niepełnosprawnościami, więc myślę, że po prostu bardzo dobra inwestycja w naszą przyszłość. Jak Państwo widzą, jest tutaj zdecydowanie jaśniej chociażby, tak? Mamy dosyć duże pokoje, jest winda dla niepełnosprawnych, co jest dla nas bardzo ważne. Z roku na rok obserwujemy wzrost trudności i edukacyjnych. To spowodowane jest głównie pandemią, związane jest z tym, że dzieci nie prowadzą prawidłowego, normalnego trybu uczenia się, ale też no niestety już takie problemy rozwojowe, jak na przykład spektrum autyzmu, dzieci z Aspergerem, jest rzeczywiście znaczący wzrost jest tych dzieciaków. Bez kadry, bez specjalistów niczego by się ciekawego nie zbudowało nawet w pałacach. Natomiast faktycznie komfort pracy jest ważny, tym bardziej, że to są specyficzne działania. To nie jest tylko odbycie zajęć, które można prowadzić w każdym miejscu. To są specyficzne badania, diagnozy, wywiady z rodzicami, no i wreszcie terapia, ustawianie terapii dziecka, co powinno przebiegać w dobrych warunkach. Takim przykładem różnorodności zajęć jest grupa wsparcia dla dzieci obcokrajowców. Współpracują w prowadzeniu tej grupy wsparcia konsultanci metodyczni ośrodka z psychologami i pedagogami poradni i prowadzą zajęcia dla dzieci, które oprócz tego, że mają trudności w komunikacji, to mają również trudności edukacyjne, trudności adaptacyjne. Poprawiają możliwości ich integracji społecznej i tym samym funkcjonowania w szkołach, w których są i właśnie w których jakieś trudności je dotykają. To jest jeden przykład. Kolejny przykład to jest grupa socjoterapeutyczna, którą prowadzi pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej i animator pracowni Muchy Odpaduchy. Jest ona adresowana, ta grupa, dla nastolatków, które mają różnego rodzaju problemy socjalne. Jest potrzeba ogromna, żeby wesprzeć te dzieci, bo ich problemy to są nasze problemy później, a możliwości pracy z pedagogiem i psychologiem to naprawdę jest dla nich pewne rozwiązanie. Prowadzimy spotkania dla rodziców tematyczne, a przede wszystkim prowadzimy indywidualne spotkania dotyczące dziecka i wskazujące rodzicowi, jak z tym dzieckiem może pracować. Odpowiedzią na potrzeby dzieci i rodziców i nauczycieli było otwarcie wirtualnych gabinetów wszystkich specjalistów. W tych gabinetach spotykali się z nauczycielami, spotykali się z rodzicami, również prowadzili wywiady i terapię z dziećmi, oczywiście tylko w tym zakresie, który był możliwy przez internet. Natomiast w tej chwili baza daje taką możliwość, że możemy w małych grupach mimo pandemii spotykać się i prowadzić działania czy terapeutyczne, czy różnego rodzaju szkoleniowe również. Byliśmy zgodni co do kierunku rozwoju dwóch miejskich instytucji, które do tej pory działały, poradni psychologicznej i Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Połączyliśmy je pod wspólnym kierownictwem po to, żeby nadać takiego nowego impulsu do dbania o tą sferę na terenie naszego samorządu, zresztą nie tylko, bo to wsparcie dla nauczycieli idzie na teren całego województwa, mamy podpisane porozumienia z wieloma gminami, więc jest to naprawdę dobre i potrzebne rozwiązanie i cieszę się, że Rada Miasta wspierała nas w tych działaniach.